Cześć, z tej strony Bobikson, witam Was w unboxingu. Mamy dzisiaj nietypowy unboxing, bardzo duży. Ja Wam pokażę tylko, ile tego jest. To się tutaj nie mieści, to oczywiście nie jest pudełko, w którym to przyszło. Tego było znacznie więcej. Pokażę Wam, co my tutaj mamy. Od razu mówię, kostki są od Yahoo, są to kostki ręcznie robione i są tutaj kostki, które są stworzone dla mnie, do mojej kolekcji oraz kostki, które są pożyczone w związku z pewnym wydarzeniem, które będzie miało w najbliższym czasie miejsce. Tak samo spłynęło w tym miesiącu do mnie, spłynęła z powrotem kostka 19 na 19 od strefy kostek, Xamix od Mruka, 17 na 17 od Mruka, dużo ciekawych kostek, także możecie być gotowi na to, że coś ciekawego będzie się działo. Ale nie przedłużajmy i przejdźmy do unboxingu. Więc tak, to są kostki ręcznie robione, robił je Yahoo. On ma swój kanał na YouTubie, ja Wam go podrzucę prawdopodobnie w opisie. Solidnie zapakowane kostki. Kostki w 100% ręcznie robione, kostki z rozszerzeniami. O. Kostki z rozszerzeniami 3D, także to są takie już bardziej zaawansowane modyfikacje. I otwieramy pierwszą, ja już wiem co to jest, jakby sama kwestia tego, że dobierałem sobie kolory w taki sposób, żeby mieć na tej półce kolorowo. O, już większość pewnie widzi, czym ta kostka jest, a jest to Pentacle Cube w wersji Mirror. Jak widać, o. One się przemieszczają, one są na różnej wysokości i jest to kostka Pentacle Cube, bardzo ładna. Nie wiem, czy kamera odda te kolory, które tutaj są, ale ten zielony jest naprawdę ładny. No, wygląda to ciekawie, to jest kostka 2x2. Tutaj mamy takie centry, które trudno powiedzieć, czym dokładnie są, bo nie są to centry od 5x5. Kostka porusza się tam, gdzie ustawimy sobie jedną linię i wtedy ona się przemieszcza, a żeby przemieścić ją w inną stronę, musimy tą linię ustawić w inną stronę właśnie, o tak, i wtedy kostka zmienia nam kształt. Ja ją na tą chwilę zostawię ułożoną, ponieważ nie mam ostatnimi czasy za wiele możliwości układania. Aha. Tak zrobimy. Nie, tak, to nie jest to. Te są na jednym poziomie. No już coś pomieszałem. A tutaj jest coś pomieszane. To jest prawdopodobnie. Tak, w tej linii jest pomieszane. I tu cofniemy. Nie, i jest. No, kostka jest świetna, fajnie wykonana. Na dobrą sprawę. Trudno byłoby się zorientować, że to jest ręcznie robione. Wygląda naprawdę jak kostka fabryczna. Co my tu mamy dalej? Będę szedł za kolejnością. Tu są dwie kostki. To są kostki, które kupił dla nas Mruk. A Yahoo je po prostu dopracował, ponieważ kiepsko się ruszały. Ja jedną odkładam, ona idzie do wysyłki. One się kiepsko ruszały. Mrukowi się nie podobały naklejki. Postanowiliśmy, że zrobimy tą kostkę w taki sposób, żeby można było ją układać jako mirror i układać ją jak zwykłą kostkę 4x4, przy czym ze zmienionym kształtem, czyli tak zwany horror mirror. Co najśmieszniejsze w tym wszystkim, kilka dni później wyszły kostki horror mirror właśnie na kanał T. No, natomiast z tego co widziałem na filmie Mruka, to nie była to jakaś super jakość. A tu no, trudno powiedzieć, żeby, trudno się nie zgodzić z tym, że poruszają się lepiej już na bazie samych obserwacji tego, co Mruk pokazywał. One zostały tutaj podszlifowane, prawdopodobnie wypełnione, wyregulowane, nie są nasmarowane, nawet nie są nasmarowane, kolorki ładne, fluorescencyjne. No, powiem szczerze, ciekawie to wygląda. Trzeba będzie to spróbować ułożyć, także mam już horror mirrory od 2x2 do, od 2x2 do 4x4. Ale to nie jest koniec. Patrzę co tu mam za kolejnością. Tu są
kostki, które są podwójnie popakowane. Też moje szaleństwo z kolorami. Którzy twierdzą, że mirrory muszą być białe. Ale zawsze lepiej mieć ładnie na półce, niż tak nudno w jednym kolorze. I za kolejnością. O, teraz to wyciągnę. Solidnie zapakowane. Jachu się postarał. Paczka przyszła taka, że miałem problem z otworzeniem samochodu, jak to niosłem. Także w jednej ręce się nie mieściło. Możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. No i co my tutaj mamy? Wciągnięte. Mamy kostkę. Znowu mirror, bo jednokolorową, ładnym, pomarańczowym oklejeniu. I jest to kostka mirror 5x7x3, 357. I jakby jest to już finał robienia przez nas kostek 357, pokażę Wam. Mam już w kolekcji kostkę 357 w takiej zwykłej wersji, kolorowej. I mam nawet prawdopodobnie pierwszą w Polsce kostkę Fisher 357, również zaprojektowaną od zera przez Yahoo. I tak to wygląda. Mamy Fishera, mamy zwykłą i mamy tego mirrora. Wszystkie kostki ruszają się świetnie. Myślę, że tu nawet nie ma co za wiele komentować. Mogę Wam zrobić tutaj szachownicę. Także mamy, że jest mirror. Nie jest to za wysoki mirror. To może troszkę utrudniać układanie, bo no wystają, ale nie tak strasznie, prawdę mówiąc. Ale wygląda to naprawdę świetnie. Jeszcze hop. I mamy takiego potworka. Tu jakby popatrzę jeszcze w kamerę, czy to widać. No widać. Jest to mirrorek w taki sposób. Ciekawe, jak się to będzie układało. Na pewno, jak widzicie, poruszanie się tej kostki jest niesamowite. O. Także jeszcze raz Wam pokażę. Fisher zwykła i to jest wersja mirror. Odkładam je na bok. I otwieramy dalej. Dalej mamy kolejną kostkę. Na razie wszystkie kostki, które otworzyliśmy poza tą 4x4 Horror Mirror dla Mruka, są dla mnie. To nie są te kostki pożyczone od Yahoo. Na razie to są kostki, które Wam pokazuję, to są kostki dla mnie. I tutaj mamy kostkę 2x4x6 w wersji również Mirror. Poruszanie standardowo świetne. I wygląda to tak. Znowu popatrzę w kamerę, czy to dobrze widać. A wydaje mi się, że dobrze widać. Także tak to wygląda. Kostka 2x4x6. Ona jest masowo produkowana, co ciekawe. Coś tu pomieszałem. Będę miał pierwszą kostkę z tych do układania, już widzę, bo coś namieszałem. I to ewidentnie coś namieszałem. Tak mi się wydaje. Pyk. Pyk. No to rzeczywiście. Pierwsza kostka jest już do układania. W kolejności. No nawet nie mam za bardzo pomysłu, jak to było. To. Te dwa są dobrze. nie ma lekko. No nic. To jest kostka 2-4-6 mirror. Ja sobie będę z nią walczył prawdopodobnie. Tu widzę, że mam powymieniane te elementy. Czyli jest szansa, że wystarczy to zrobić w taki sposób.
A teraz mam zamienione te dwa elementy i te dwa. Dobra, będę sobie z tym za chwilkę walczył. Chociaż tej kostki jeszcze nie odkładam tak totalnie na bok. Bo znowu jest to przejście do serii kostek. Mamy kostkę 2x4x6, zwykłą, kolorową. Tak, ta kostka jest masowo produkowana, jest taka wąska, mam ją nawet gdzieś na półce. Nawet mi się nie chce po nią iść. Ona jest taka wąziutka, ale chciałem, żeby tak jak mam te kostki 357, żeby mieć też taką kostkę. Tutaj jak widzicie, też kolorki są bardzo ładne. Nie mieszam, żeby nie mieć za dużo układania, szczególnie, że poukładane kostki mi się przydadzą w najbliższym czasie. Także tak to wygląda z każdej strony. No i kontynuacją tego wszystkiego jest bez zaskoczenia chyba już w tym momencie oczywiście kostka 356 Fisher. Też prawdopodobnie jedna z pierwszych w Polsce, bo są to cięcia w innej linii niż w tej masowo produkowanej, chociaż nie jestem pewien, czy akurat 246 jest w tej wersji Fisher, ale tak mi się, coś mi się wydawało, że jest ta wersja taka piramidalna. Tak to wygląda. Ja sobie tu kamerę skoryguję. No i co? I porusza się to w ten sposób. Tak wygląda. Są ostre krawędzie. Tak samo jak tej 357. Są ostre krawędzie. Fajnie to wygląda. Strasznie mi się spodobały te kostki. Właśnie takie z rozszerzeniami, wyglądające w taki sposób. No i postanowiliśmy, że to zrobimy w ten sposób. Ja rzuciłem pomysł, a Yahoo powiedział, że dla niego to nie jest problem i że to zrobi. No i zrobiliśmy taką serię. Także to jest to. Wszystkie trzy nowości dzisiaj do mnie przyszły. Patrzę, czy tu coś jeszcze dla mnie jest, czy już przechodzimy. Dla mnie jest na pewno to pudełeczko, ponieważ potrzebowałem takie pudełeczko, to już mam. I patrzymy. Tu już wydaje mi się, że to są kostki, które są kostkami po prostu pożyczonymi do prezentacji właśnie. Dużo kostek, chyba największy unboxing na tym kanale. O, to jest solidnie zapakowane. Nie mogę się tu dobrać. Ja tu zadbał rzeczywiście, żebym się tu za szybko nie dobrał. Mówią, że to ja jestem specjalistą od pakowania, tak żeby się ciężko było dostać. Dobra. Super. Co my tutaj mamy? To wygląda na kostkę. Co to może być za kostka? No tutaj widzę jakby trójkę. Raz, dwa, trzy. To by były centry, to krawędzie, tu narożnik. Nie, to się rusza połowa kostki. Jest to jakaś trójka na pewno. Przynajmniej tak wygląda. Ciekawe, ciekawe. Chociaż to... No, wydaje mi się, że to jest z trójki zrobione. 3x3, ale... No, też bardzo ładna, dobrze wykonana. Się tu ładnie rusza, kolory są świetnie, fajnie dobrane, te przejścia kolorystyczne tutaj. Taki jasny, fioletowy, ciemny, niebieski, później zielony, pomarańczowy, tutaj takie kontrastujące.
Te takie stonowane, przechodzące w siebie. Super kostka. Chyba nie dla mnie niestety. No i teraz już przechodzimy do tych prawdziwych kozaków. Tu też widzę opakowane, to niestety jest wszystko łącznie. Ale dobierzemy się, bo warto. Dużo kosteczek, a jak jest dużo, to jest fajnie. Dobra, co my tu mamy? O, to też wygląda ciekawie. Zaskakuje, czy tu jest jakiś magnes? Ja powiem szczerze, nie rozmawiałem z Jachą na temat tego, ale tu wygląda. To się zachowuje, jakby miało magnes, albo jakby było modyfikacją z Cuba, która ma takie zaskakujące. No to wygląda, że to jest z Cube. To jest jakiś z Cube. Tylko jakie ja się rusza tu i tu. Tu i tu, tak. To jest jakaś modyfikacja z Cuba. Też ładna, fajne takie te kształty. W zasadzie prawie każdy element, chociaż nie, te są chyba te elementy, chociaż trudno powiedzieć, czy one są takie same. I te dwa, czy są takie same? To na pewno jest takie samo. Te elementy chyba też są takie same, tylko różnie poukładane. Świetnie to wygląda. Mamy zupełnie inne żółty. Ten żółty do mnie dużo bardziej przemawia. Taki fluorescencyjny. Następnego jakiegoś mirrorka na pewno będziemy robić właśnie w tym kolorze. Tutaj kostka, o którą Jacho się najbardziej obawiał. Czyli Fisher 7x7, też kostka, którą mi pożyczył i nie chce jej dla mnie wykonać na razie przynajmniej, ale będziemy rozmawiać. Kostka ma podobno dorobione narożniki i to nie drukowane 3D, tylko zrobione z masy epoksydowej. Nie wiem, czy to widać, ale chyba będzie to widać. Tutaj fokus złapiemy. Te małe elementy wyglądają właśnie, że o tych mówił. Tak mi się wydaje. No kostka, kurczę. Wow. Nie wiem, czy to by się dało układać. Trochę bym się bał. Ale pewnie by się dało. Jest dosyć delikatne. Tu widać, gdzie są doklejone te narożniki. No, kostka jest świetna. Jeszcze tutaj te charakterystyczne takie idące elementy centrów półokrągłe. No fajnie. Świetna. 7x7. Ja ją muszę mieć w kolekcji. Jachu, będziemy negocjować. I patrzymy dalej. O, tu jest kolejna kostka, co do której bardzo bym chciał mieć. Też chyba niedawno robiona, z tego co pamiętam. Miałem zdjęcia z procesu tworzenia. Bardzo mocno to wszystko jest. Oj, tutaj folią pan to przykleiłeś. Panie Jachu. O. O. I to jest Axis 5x5. Tutaj widzicie, mamy centry. No. No i co ty mi tu mówiłeś, że to jest jakieś nie bardzo. Tak. Super. Świetna. O, też są już, tu już są te żywsze kolory niż na tych kostkach. No to tak samo jak gdzieś tu mam. O jest, na przykład już na tych żywszych kolorach była 3x3, 5x5x3, a tu na tych starych jednak te fluorescencyjne są dużo lepsze. O tych kostkach pewnie wam więcej powiem, jak dostanę ich mirrory za jakiś czas. Także tak, tu mamy Axis 5x5. Świetna kostka, świetnie wyglądająca. Dla mnie w ogóle kostki typu Axis trochę budzą takiego respektu. One nie są takie proste
na początku, żeby się w nich połapać, szczególnie jak się je pomiesza. Także. No, fajnie. Także tutaj mamy tą kostkę. A tutaj też kolejna bardzo ciekawa kostka. Kolejne dzieło sztuki, można powiedzieć. Dobra, udało się wyciągnąć. To jest barel 7x7. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tu naklejeczka zginęła gdzieś. Nie ma jej, pewnie gdzieś się tu wkleiła, jak zdążycie. Ale to jest chyba tak małe, że ja tego po prostu nie znajdę tutaj. Będę szukał później. I zobaczmy, jak to się rusza. O, fajnie to wygląda w ogóle, jak tutaj się pojawiają elementy konstrukcyjne przejeżdżane. Aha, bo tu są widoczne te elementy. Chcę zobaczyć. Fajnie to wygląda. Fajnie. I tutaj też są te ciemniejsze kolory. Tu jest dużo kolorów. Teraz tak. Ja tu mówiłem, że to są centry, ale to przecież nie są centry. To co ja mówiłem, że tutaj są centry i tutaj to też nie są centry. Przecież to jest Fischer. To znaczy, że to może być krawędź. Tak, tak, tak. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie układałem jeszcze takich dużych kostek. Już na pewno nie takiego barela. Świetnie to wygląda. I można byłoby z tego zrobić od razu Penrose, tylko inaczej kleić. To też jest fajne w tej kostce. Albo barela w tą stronę. Super. Także proszę, kolejne dzieło sztuki stworzone przez Yahoo. No i teraz dwa prawdziwe giganty z tego, co przyszło. Coś, czego nikt się nie spodziewał. Ale Yahoo chyba jest strasznym miłośnikiem mirrorów. I postanowił kupę czasu poświęcić, żeby te kostki stworzyć. To też są oczywiście kostki pożyczone, przynajmniej na razie. To są też kostki pożyczone. Ojejku, fajnie to wygląda. Tyle szczęścia w jednym pudełku, to ja dawno nie widziałem. Tyle szczęścia w jednym pudełku, to ja dawno nie widziałem. Co my tutaj mamy? Mirror Cube. I to jest Mirror Cube. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9x9 Mirror Cube. No coś po prostu niesamowitego. Patrzę, jak to się rusza, bo zastanawiałem się, prawdę mówiąc, czy tego nie ułożyć po prostu. Nawet timelapse'a na przykład z tego nie nagrać. Wygląda dosyć solidnie. Może by się... A te elementy są dosyć malutkie. One są podoklejane. Oczywiście kostka zrobiona w najwyższym standardzie. To mogę wam pokazać, proszę. Świetnie zrobiona kostka. No i druga kostka. Też mirror. Też duży. Ten był nieparzysty. Ten był nieparzysty, a teraz będzie parzysty. I tutaj jest kostka mirror. Jeżeli się nie mylę, 8x8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mirror 8x8. On się wydaje troszkę stabilniejszy. Co w sumie trochę mnie dziwi, bo wydawałoby się, że kostki nieparzyste mają takie te konstrukcje bardziej stabilne. No.
No tu niektóre też są rzeczywiście niewielkie różnice między tymi. O, lab focus. Widzicie? Prawie niewidoczne. A szczególnie jak będzie tego dużo, to będzie niewidoczne. W tej płaszczyźnie może to być bardzo słabo widoczne. Natomiast już z tej perspektywy to jest mocno widoczne. I z tej też. Także to są takie bardzo ciekawe kostki, ręcznie robione, także już jakby plus 10 do tego, żeby były fajne. Jak już jesteśmy przy Yahoo, to tak, jeszcze mam zrobioną przez niego kostkę 5x5x7. To jest ta kostka, również świetna kostka, jak wszystkie. Porusza się jak marzenie. Jakby producenci kostek masowych robili je w takiej jakości jak Yahoo, to by było świetnie. 4x4 na 2, bodajże robił tutorial do tej kostki, tak mi się przynajmniej wydaje, albo do Mirrora. Ja ich nie dorwałem na sklepie, więc musiałem się, chociaż to akurat chyba kupiłem na sklepie. I tu jest 5x5x3, również zrobiona przez Yahoo, również jakoś no, sama w sobie. To też jest kostka oczywiście zmiennokształtna, żeby nie było. Dosyć prosta do układania, natomiast no, wygląda fajnie. Także tak się prezentują te kostki. Tu jest jeszcze Horror Mirror zrobiony dla Mruka. Ja wam może jeszcze wypnę to wszystko w kamerę ze statywu i wam pokażę, jak to wygląda. Tak się te kostki prezentują. Naprawdę jest tu włożona kupa pracy. No i co? I chyba na dzisiaj to tyle. Śledźcie kanał, będą ciekawe rzeczy niedługo. No i do zobaczenia. Cześć.